Tak są fajnie ubrani. Zespół pod kierownictwem Józefa Osmendy. Pan Józef Osmenda to jest ten pan, który idzie za akordeonem. O, proszę bardzo, Józef Osmenda na czele i za nim cała reszta zespołu. Zapraszamy. Bardzo prosimy panowie, bardzo prosimy, mają ciężkie instrumenty do wniesienia na scenę. Myślę, że nie będzie to papon albo faux pas z mojej strony, jeżeli poproszę i zgadzę się po imieniu, bo jesteśmy na co dzień kolegami. Józefie, może ty przedstawisz osobiście swój zespół. Tak się jakoś składło, że z okazji Abrahama po raz pierwszy w dziejach tego miasta radni, oprócz tego, że umią czytać, pisać, rajcować, pić gorzoła, to jeszcze grają i śpiewają, tego jeszcze nie było. Oklaski dla naszych radnych! A więc proszę państwa, po mojej prawej ręce nauczyciel ze szkoły 41, pisarz, poeta Janek Wyszgą, dzisiaj kontrabasista. Po mojej lewej ręce tamten ostatni, ten najmłodszy z radnych, jeszcze kawaler do wzięcia. Michał Pieruńczyk, prawnik, dzisiaj gitarzysta i wokalista. Poprosimy o brawa. Mamy sam jeszcze pana Witolda Hankę, autora tekstów po śląsku, na co dzień pracownika Caritasu na Halembie, wicedyrektor, multiinstrumentalista, dzisiaj trębacz. A ja się bardzo zdziwiłam, brawa, ja się bardzo zdziwiłam, że może być Hankę taki i że może być Hankę taki. Właśnie. Bo to jest też Hankę, czyli może być duży Hankę, jak widzicie. Ale ten jest Witold. Po mojej prawej stronie niezastąpiony konferencjer, instrumentalista, akordeonista, wspaniały, słuchajcie, radny i nie tylko, Józef Osmenda. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, nie żyjesz.
cieszymy, że pan prezydent pozwolił ten drogi uroczyście. Bardzo zamykane pokojone, drodzy państwo, na scenie. Potem można będzie się rzestować, jak mówiłem wcześniej, przy stoisku naszego gospodarstwa miejskiego, po mojej prawej, po waszej lewej stronie. Tego będzie bardzo dużo, na pewno tutaj nie wszyscy, ale większość państwa spróbuje, jak smakuje to urodzinowe z okazji 50 lat naszego miasta.